Cześć, w tym odcinku przeanalizuję poddanie Mateusza Szczecińskiego, dzięki któremu wygrał w pierwszej walce z Garym Tononem na Mistrzostwach Świata ADCC. Żeby się dowiedzieć, jak to poddanie było możliwe, najpierw musimy prześledzić cały kontekst walki. Od początku Gary i Mateusz próbowali wyczuć swoją grę, nie robili zbyt ryzykownych akcji, a bardziej próbowali wyczuć słabe punkty swojego przeciwnika. Zwróćcie uwagę, jak tutaj Mateusz był w stanie złapać K-gardę, a następnie zaatakować nogę, aż zatrzęsło kamerą. Wydarzyło się głównie to dlatego, że noga, po którą sięgał Mateusz, nie była obciążona, więc można było ją łatwo złapać i odkleić od ciała. Drugim powodem było to, że górna noga Mateusza nie była w żaden sposób kontrolowana. Kolejna akcja i podobna sytuacja, chociaż tutaj Gary raczej wyczuwał intencje Mateusza. W kolejnych akcjach Gary zaczął już powoli zwracać uwagę na górną nogę i próbował ją blokować. Jednak Szczeciński i tak był w stanie się wkręcić po nogę, ale Gary miał już coraz większy obraz na to, na co musi uważać. W dogrywce Mateusz pozwolił Garemu wejść po nogi, żeby uciec do żółwia, bo po 3 sekundach w żółwiu można wciągać do gardy na zasadach ADCC, a też z gardy chciał walczyć Mateusz. W kolejnej akcji Gary już skupił się na tym, żeby kontrolować górną nogę i zapobiegać wkręcaniu się przez Mateusza. Jednocześnie zaczął obciążać atakowaną nogę, żeby było ciężko ją zaatakować leglockiem, a Mateusz miał na to odpowiedź w postaci użycia Matrixa. Po tych wszystkich akcjach Gary skupił się na tym, żeby zablokować możliwość wejścia po nogi. Dlatego skupił się na tym, żeby mocno kontrolować górną nogę Mateusza oraz mocno obciążyć nogę, którą mógłby zaatakować Mateusz. Jak się przyjrzycie, to widać, że dłoń Garego kontroluje bardzo mocno piszczel, a kolano jest na ziemi i ciężar ciała Garego jest mocno przeniesiony na to kolano. Takie ustawienie blokuje wszystkie 3 akcje, które szybciej wykonał Mateusz. W tej pozycji Szczeciński nie jest w stanie zaatakować bliższej ani dalszej nogi i ma również zablokowaną możliwość pójścia do Matrixa. Ale ta pozycja nie blokuje jeszcze jednej możliwości, której Mateusz szybciej nie pokazał. A dokładniej to, jeśli ktoś bardzo mocno trzyma naszą nogę, a my dynamicznie zerwiemy chwyt, jednocześnie podnosząc swoje biodra, to jest opcja skontrolowania i zaatakowania ręki. Przy dobrym sklejeniu jest to bardzo brutalna i ciężka do obrony dźwignia, ponieważ od razu jest bardzo mocna presja całym ciałem na łokieć. I to jeszcze z takim shotgun grip i ręką przeciwnika pod pachą, co jeszcze dużo bardziej wzmacnia atak. Ta akcja pokazuje, jak bardzo ważne jest łączenie różnych technik i dostosowywanie naszych ataków do reakcji przeciwnika. Przyjrzyjmy się tej akcji z bliska. Jest kilka różnych wariantów ułożenia naszych nóg na ciele przeciwnika podczas dźwigni, ale wspólnym i najważniejszym elementem jest kontrola łokcia. Mateusz wykonał tą akcję z K-gardy, ale z innych gard też jest możliwa podobna pozycja. K-garda to pozycja, w której moje kolano i wierzch stopy są skierowane do ziemi, a moja stopa kontroluje biodro. Najczęściej jeszcze będziemy używać ręki, która pozwoli złapać połączenie z naszym przeciwnikiem i umożliwi kontrolowanie dystansu oraz atakowanie czy też wychylanie. Żeby ta dźwignia była jeszcze bardziej zaskakująca, warto w pierwszym momencie próbować zaatakować nogi, żeby przeciwnik jak najwięcej ciężaru oparł na swojej nodze. A jak tego nie zrobi, to mamy łatwy dostęp do zaatakowania nóg. Na początku warto tą sekwencję robić dosyć powoli, żeby nie uszkodzić ręki swojego partnera. A im bardziej będziemy w stanie kontrolować ruch, tym partner może dawać więcej oporu i reakcji. Na samym początku warto nauczyć się ruszania i wykorzystywania swoich bioder. Zwróćcie uwagę, jak główny ruch wykonuję biodrami, jednocześnie je podnoszę i skręcam. Jeśli przeciwnik kontroluje mocno moją nogę, to dzięki temu mogę podać sobie jego rękę i ta ręka, jeśli podąża za moją nogą, to często jest już prawie całkiem wyprostowana, co mocno ułatwia złapanie i skontrolowanie łokcia. Żeby zerwać chwyt, będę chciał zrobić 2 przeciwne ruchy. Moja ręka będzie przyciągała, a noga pchała czy też kopała. Dzięki temu jesteśmy w stanie wygenerować dużo siły i zerwać nawet bardzo mocne chwyty. Jak już uda mi się skontrolować łokieć, to moim ciałem będę chciał się skręcić na zewnątrz. Dzięki temu cała presja z bioder i ciała pójdzie na łokieć. Z tej pozycji będziemy czasem też mogli zaatakować bliższą rękę. Trójkąt nogami też jest tam możliwy. Tylko zazwyczaj wtedy przeciwnik będzie się od razu mocno prostować, a to znowu otworzy nam drogę do zaatakowania nóg. Ta pozycja jest skuteczna również w kimonach. Bardzo fajnie można w podobny sposób zrywać chwyty przeciwnika, a następnie regenerować gardę. Szczególnie kiedy przeciwnik kontroluje nasze nogawki. Jeśli zaśpi, to można iść po dźwignię krótką albo dalej po balachę. Tylko musicie się upewnić, że wasze bokserki wytrzymają takie obciążenia. Dlatego warto się wyposażyć w porządny strój treningowy, który możecie kupić ze sklepu Grand Game z 10% zniżką, używając kodu Mateju. Kiedy przeciwnik będzie w miarę nisko, to też możemy zaatakować w podobny sposób jak w nogi. W kimonach dzięki większemu tarciu i chwytom, na przykład za pas, jesteśmy też w stanie na przykład zajmować plecy z tej pozycji. Możemy też pobawić się zamienianiem nóg i na przykład szukać omoplaty. Ale przede wszystkim ta praca biodrami jest naprawdę bardzo świetna w zrywaniu chwytów. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć za pomocą wirtualnej kawy. Link znajdziesz w opisie.